Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj omówimy sobie pistolety, jak je grać. Pistolety są bardzo ważne w Valorant, dlatego że są one gwarantowane. Przynajmniej dwa razy w danej rozgrywce będziecie musieli zagrać rundę pistoletową i od niej zależy też następna runda. Jak wygracie, to będziecie mieli praktycznie darmową rundę, chociaż nie jest ona aż tak darmowa, jak była ona w CS-ie. Czasami może nawet dwie, zależy jak przeciwnicy postanowią zagrać. Ale dwie rundy pistoletowe macie gwarantowane w każdej rozgrywce Valorant. Jeżeli coś jest gwarantowane i zawsze to musicie grać, to warto wiedzieć, jak grać pistoletem, co najlepiej na nich robić, jak dobrze strzelać pistoletami i jak się przygotować na rundę pistoletową. Tak więc zaczynamy sobie od klasycznego pistola. Ten pistolet każdy ma, może omówmy na początek statystyki. Strzela on 6 rund na sekundę, to raczej nikogo nie interesuje, ale damage nas interesuje. 26 w ciało, 78 w głowę, 22 w nogę, do 30 metrów. Jest to całkiem spory dystans, na dalszy dystans raczej nie będziecie strzelać na początek. Tak więc ten damage możecie sobie przećwiczyć tutaj na tym bocie, na mapce treningowej. Po prostu idziecie tutaj w prawo, tutaj jest taki bot, możecie wybrać sobie dystans. I co, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o pistolety? To często widzę, że ludzie, nie wiem czy na mniejszych rangach, nie można tak powiedzieć tak na razie, bo nie ma rankedów, ale z mniejszym skillem lub z mniejszą ilością godzin spędzonych w FPS-ach często zaczynają strzelać bardzo chaotycznie, strzelają wszystko co mogą, 12 naboi leci kompletnie w kosmos, bo wlatuje tak zwana panika i nie skupiają się na tym, żeby strzelać. A w pistoletach bardzo ważne jest to, żeby na spokojnie sobie strzelać po jednym naboju, bo wtedy te naboje są o wiele bardziej celne. Zobaczmy sobie tutaj na tej tarczy, jeżeli ją wyczyścimy, to patrzcie, po jednym naboju strzelamy sobie, przeładuję, po jednym naboju sobie strzelamy, nawet ruszając się, te naboje są dosyć celne, wszystko leci w środek, a gdy zaczynamy panikować, to leci to w ten sposób. Niby nadal celnie, ale jak widzicie, tych czterech naboi, pięciu, może nawet sześciu, siedmiu, bym nie trafił. Możemy sobie to przetestować na tym bocie. 12 naboi, strzelając sobie na spokojnie, wszystko będzie leciało w głowę, po prostu klikając, z dobrym rytmem klikając w głowę, a gdy zaczynamy panikować, okej, może troszkę za blisko stałem, bo 11 strzałów w głowę, jak zaczniecie panikować, to właśnie tak to będzie wyglądało. 4 trafione naboje. Najlepiej to stestować sobie na 10 metrach, bo właśnie na takim dystansie będzie się odbywała głównie walka na pistoletach. Pojedynczo sobie klikacie, możecie się nawet ruszać, bo tak to w grze będzie wyglądało. Klikacie sobie w tą głowę przeciwnika, ale pojedyncze naboje. Opanowanie i spokój, żeby te głowę strzelić. Gdy zaczniecie wariować, to tak to będzie wyglądało. Traficie maksymalnie pół magazynku. Niby to jest dobry wymnik, ale jak dodacie to, że przeciwnik będzie się ruszał, to tak naprawdę nie traficie tyle razy w głowę. Tak samo jest z trafianiem w ciało. Najlepiej na pistoletach strzelać sobie pojedynczo, bo to będzie się najlepiej sprawdzało. Co o czym warto wspomnieć, to też inne pistolety. Każdy z tych pistoletów będzie strzelał inaczej. Ja na pistoletówkach polecam sobie grać tarcze oraz własne umiejętności plus klasyczny pistol. Niektórzy preferują grać Ghosta, to też jest całkiem dobre. Niektórzy preferują grać Szeryfa, ja natomiast bym tego nie polecał, bo jeżeli ktoś właśnie kupi małą tarczę, to musicie go z Szeryfa trafić aż 3 razy w ciało, więc na pistolach raczej nie najlepsza opcja. Frenzy, zależy gdzie gracie, generalnie nie polecam, bo mam mega duży rozrzut, zaraz to wam pokażę. Ghost też jest całkiem często widywany. Z niego się bardzo przyjemnie strzela, ma on 15 naboi w magazynku, ale jak zaczniemy panikować, to te naboje już lecą wszędzie. Rzadko kiedy będą one leciały tam, gdzie my chcemy. Tak więc też jest warto się uspokoić i pojedynczo sobie strzelać. Dużo na prędkości nie tracimy tak naprawdę, bo możemy sobie jeszcze przymierzyć, na spokojnie strzelić i dużo na prędkości nie stracimy, a ta celność jest znacznie, znacznie większa. Po prostu sobie pojedynczymi nabojami strzelamy w głowę przeciwnika, bo gdy zaczniemy panikować, to nie ma szans, że zaczniemy w tą głowę trafiać, więc warto o tym pamiętać tak naprawdę. Pistoletówka tak naprawdę dyktuje, jak będzie wyglądała wasza ekonomia przez pierwsze kilka rund każdej rozgrywce, więc warto na tych pistoletach się skupić, uspokoić i dobrze klikać. Jeżeli chodzi o Frenzy, to jest to automatyczny pistolet, który ma gigantyczny rozrzut, najlepiej to pokazać na 10-metrowej tablicy, bo te naboje po jakimś drugim naboju lecą po prostu wszędzie.
Zerknijmy sobie. 3 naboje mniej więcej, może 4 naboje możemy skontrolować. Reszta już poleci w kosmos. Tak więc nawet jak będziemy mocno ciągnęli w dół, to nie trafimy zbyt dużo w ciało naszego przeciwnika. Co jeszcze nie wspomniałem o klasyku, to warto pamiętać, że on ma drugi tryb strzelania. Ten tryb strzela po 3 naboje naraz. Te 3 naboje są bardzo celne. Jeżeli trzymamy sobie jakiś bliski kąt, na przykład przeciwnik może nam wyjść stąd i my chcemy go strzelić, to lepiej strzelić tym prawym przyciskiem myszy. Dla niektórych to nie będzie bardzo intuicyjne, ale warto pamiętać o tym trybie strzelania, bo zadaje on bardzo duże obrażenia. Widzicie, na 5 metrów, to co jest taki mniej więcej dystans, na jaki powinniście używać tego trybu strzelania, gdy wymierzycie w głowę przeciwnika. 2 naboje raczej na pewno wlecą, 3 rzadko kiedy, ale bardzo często będą to właśnie 2 naboje, czyli około 100 obrażeń w głowę przeciwnika i zabijecie go na raz. Nawet jeżeli sobie gracie rundę eko, to też tego trybu polecam używać, bo macie szansę zabić swojego przeciwnika na raz. Kilka razy już w tym filmiku wspomniałem o ekonomii, o tym będzie na pewno osobny filmik, ale ekonomia to jest po prostu zarządzanie własnymi funduszami, w tej grze nazywane kredytami. W lewym górnym rogu koło swojej postaci macie napisane, ile macie kredytów i ile minimalnie będziecie mieli w następnej rundzie. Tak więc jeżeli decydujecie się na zakup jakiegoś pistoletu, to pamiętajcie, żeby zatrzymać tam minimum 3900 na następną rundę, żeby zagrać Vandala lub Fantoma oraz duży armor. Gdy potrzebne jest wam utility, a bardzo często będą wam potrzebne wasze umiejętności, to lepiej zatrzymać sobie więcej pieniędzy. To jest właśnie przydatne, żeby na to zerknąć, jak przegracie pistoletówkę, ile tych pieniędzy macie. Jeżeli kogoś zabiliście, to tych pieniędzy będzie więcej, możecie sobie w następnej rundzie pozwolić na ghosta i mieć nadzieję, że kogoś zabijecie, albo może i nawet wygracie tą rundę jakimś tam szczęściem albo przypadkiem. Ale warto pamiętać o tej ekonomii, szczególnie właśnie po rundzie pistoletowej. Dla nowych początkujących graczy Valorant warto też wspomnieć, że strzelanie i bieganie w tej grze po prostu nie działa. Z pistoletem jest bardzo łatwo się nadzieć na tą pułapkę, że możemy biec i strzelać, bo jest to pistolet i pewnie nie będzie miał tak dużego rozrzutu. A zobaczcie sobie sami, jak to wygląda na tablicy 10-metrowej, gdy biegamy i strzelamy z pistoletem. Nawet od lewej do prawej, żeby było naszemu przeciwnikowi ciężej nas trafić. No te kule nie lecą blisko celownika. Wiadomo, możemy strafować, ale to jest o wiele cięższe dla początkujących graczy, więc lepiej się zatrzymać po prostu, strzelić co mamy strzelić, ruszyć się i dopiero strzelić jeszcze raz. Bieganie i strzelanie w tej grze po prostu nie działa tak dobrze, jak działało to w CS-ie, na przykład na Glocku. Tam mogliśmy sobie spokojnie biec i zabić naszego przeciwnika. Tutaj niestety nie jest tak dobrze, musimy się do tego przyłożyć, żeby naszego przeciwnika z pistoletu zabić. Ostatnie, o czym chciałbym wspomnieć, to to, że pistoletówki możecie sobie w bardzo łatwy sposób potrenować, tak samo jak wszystkie inne bronie, ale pistoletówki są troszkę bardziej ważne. Żeby je przetrenować, klikamy Eliminate 50 albo 100, to jest bez różnicy, i klikamy sobie Strafe i włączamy Armor oraz niekończącą się amunicję. Też możecie, chociaż polecałbym wam na początek wyłączyć sobie niekończącą się amunicję. Naciskacie przycisk Start i o co chodzi w tym treningu? Będzie wam się pojawiał bot, który będzie biegał i zachowywał się dokładnie tak samo jak nasz przeciwnik w grze, czyli będzie on się jakoś tam poruszał. Co jest ważne, żeby w pistoletach sobie przećwiczyć, to to, żeby namierzyć w głowę i nie panikować, nie strzelać w te boty za szybko, tylko po prostu tapować, kilka razy trafić tego bota, jeszcze raz namierzyć i tapować sobie w tego bota, a nie rozpędzać od razu full auto i tak nie strzelać. Po prostu poćwiczyć sobie właśnie to opanowanie, o którym mówiłem, i przymierzanie na głowę przeciwnika, zatrzymując się po każdym strzale. Więc polecam zerknąć sobie chociaż na 3 minuty, przećwiczyć sobie każdy pistol, który wam się najbardziej podoba, który chcecie grać. Polecam przećwiczyć Ghosta i Klasika głównie, bo to będą te dwa pistolety, które najczęściej będziecie grać w każdej grze. Więc te najlepiej sobie właśnie poćwiczyć na tych botach. Poćwiczyć to tapowanie, kiedy możecie się ruszyć, jak szybko możecie strzelać, bo to też jest ważne, żeby wyćwiczyć to, sobie to wyczucie, żeby nie strzelać za wolno, bo wtedy macie większą szansę, że zginiecie oraz damage, który zadajecie, będzie po prostu mniejszy, ale też żeby nie strzelać za szybko, bo będziecie trafiać mniej naboi. Musicie złapać to wyczucie, ruszać się, strzelać,
dosyć szybko, ale nie za szybko, żeby recoil wam się nie zwiększył. I tak to sobie poćwiczyć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pistole. Zrobię jeszcze inne poradniki, takie jak ekonomia, nazwy na mapie. Takie poradniki mam zaplanowane. Są to poradniki bardziej dla nowych graczy. Myślę, że ci zaawansowani albo ci, co grali bardzo dużo w CS-a, to są po prostu rzeczy, które przychodzą intuicyjnie, o których nie musicie myśleć, tylko po prostu wiecie, że tak będzie. Spodziewacie się pewnych rzeczy z CS-a i po prostu wam to łatwo przychodzi, ale nowi gracze tak nie mają, tak więc te filmiki są dla nich, te poradniki będą tworzone dla nich. Jeżeli wam się taki filmik podobał, zostawcie lajka, łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję wszystkim stronom, które mnie wspierają. Linki są oczywiście w opisie. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.